Wiesz, że terapia ręki to nie tylko ręka? Wiesz, że możesz wykorzystać sorter także do motoryki dużej? Zacznij od tego, że położysz na podłodze jakiś dysk sensoryczny lub poduszkę. Dziecko niech usiądzie na tej poduszce lub na dysku. Rozłóż elementy wokół dziecka, z przodu, z tyłu i zaczynamy. Dziecko teraz musi sięgać w różnych kierunkach, aby właśnie złapać foremkę i włożyć w odpowiednie miejsce. Musi się przechylać do tyłu, do przodu, na boki. Tułów pracuje, pupa pracuje, nogi pracują, ręce pracują. A teraz rozłóż elementy wzdłuż. Weź wielką piłkę i powiedz dziecku, aby położyło się na brzuchu i podpychało się pod różne elementy. Tutaj ćwiczy brzuch, ćwiczą ręce, ćwiczy obręcz barkowa. A teraz pościągaj te czapeczki, czy te pokrywki, jak zwał, tak zwał. Porozkładaj je po dwóch stronach. Weź dyskorolkę. Jeśli nie masz dyskorolki, może to być zwykły kocyk, tylko po prostu będzie trudniej. Dziecko niech teraz na tej dyskorolce lub na tym kocyku przesuwa się do przodu, zbiera elementy, wychylając się w jedną i drugą stronę, łącząc foremkę z pokrywką i kładąc gdzieś tam na dyskorolce lub na tym kocu. Sorter postaw na tyle daleko, aby dziecko musiało się naprawdę wychylić, aby do niego dostać. Dziecko może używać swojej prawej ręki, swojej lewej ręki. Może się wychylać, przechylać, ale nie może stracić równowagi. Oczywiście możesz mu tym pomagać. A może teraz zabawa w kelnera? Zobacz, jak tutaj nadgarstek pracuje, jak tutaj całe przedramię pracuje, jak tutaj obręcz barkowa nawet pracuje, a także tak naprawdę całe ciało. Powiedz dziecku, aby się schyliło i powoli ściągało elementy na stolik. Może mu udawać, że są to jakieś lody czy jakieś dania. Teraz zamiana, teraz ręka niedominująca będzie trzymała sorter, a ręka dominująca będzie układała elementy na sorterze. Rozłóż elementy z jednej strony i powiedz dziecku, aby usiadło plecami do tych właśnie elementów. Z przodu dziecka postaw sorter. Dziecko musi wyciągnąć ręce do tyłu, złapać elementy i dopasować. Czasami będzie musiało skrzyżować dłonie, żeby włożyć elementy w odpowiednie miejsca w sorterze. I to jest bardzo fajne ćwiczenie. Teraz połóż elementy na czymś wysokim. To może być stolik albo, tak jak ja, bujak. Powiedz dziecku, aby weszło pod ten stół czy pod ten bujak, wczołgało się na ramionach, tak jak ja tutaj na barkach. I teraz, aby ściągało te elementy na dół, żeby sobie gdzieś kładło na podłogę obok siebie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie całe kończyny pracują górne. A teraz przekręcamy się, leżymy na brzuchu, podpieramy się na kończynach górnych i dopasowujemy elementy. Może pracować jedna ręka, mogą pracować dwie ręce. Ten sorter to naprawdę super zabawka do motoryki małej i dużej. Dzięki za uwagę.